Geralt zaprasza na wrzyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Hello, tutaj Purpose. Dzisiaj gramy sobie z powrotem w Path of Exile. I znowu sobie gramy z... DVD Vim. VHS-em. Chciałbyś być DVD. Dobra. Skończyliśmy z Bobixem tam gdzieś te na The Mud Flats. Pokazywałem, że dwa questy są do wzięcia, ale ich nie brałem, także biorę je teraz. Nie będę tego czytał. Sorry. O, ale mogę sobie jakiś ten One Reward, sobie Poison Arrow. Pamiętam, że Poison Arrow był rewelacyjny. No. Mam no. Do ciebie Lightning Arrow. To zara. Dobrze. Bo Poison Arrow muszę mieć. Tu go wsadzam i będę miał Poison Arrowa. Tylko jak gdzie go ustawić? Bo tutaj tego używam. Poison Arrow. Będę miał pod W. Dobra, będę miał pod W. No i drugiego questa biorę. Clear the Fetid Pool. Dobra. Bla, bla, bla. I w zasadzie te questy pewnie będą tutaj. A DVD już czeka na The Mud Flats. To idziemy. Czekam. A co? Nie dmuchamy w mikrofon. Przepraszam. Zachowaj się jak gówniarz, to się więcej nie powtórzy, tak? Chciałem się odsunąć od mikrofona, ale mam headseta i mi nie wyszło. Co ty mi tu rzucasz? Czekaj, jak chcę tradeować? O tak. A gdzie ty jesteś? Jestem obok ciebie, ale... A, to ty. No, wyglądałeś jak jakiś potworek. Patrz, to... A co, ty jesteś pancel? No. Czemu jesteś pancel? A dlaczego nie? No bo to ja jestem pancel. Nie, ty jesteś Mr. Purpose. No po prostu, to ja nie mogę akceptnąć. Dlaczego? Nie wiem. Chyba też muszę ci coś dać. A może musisz coś wywalić z ekwipunku? Nie no, mam pełen. Znaczy, no otwarty nie mam. Czekaj. O, a teraz? No nie no, ja mówię, mam pełno miejsca, tylko no dalej nie mogę akceptnąć. Mouse over each item to enable accept. Place item you want to trade here. No muszę coś z tobą przetradować. Czekaj. To daj mi, nie wiem, scroll fragment. Czekaj. Ale wiesz co? Patrzę, co ty mi tu dajesz, bo może coś mi się... Nie przyda. O, to mi się przyda. To wymienię się z tobą za pierścionek. O, ty, czekaj, ale mogłem... Ha, mogę accept. No, teraz mogę. A, bo ty musiałeś chyba accept kliknąć, coś takiego. Okej, okay, dobra. Oj, ale nie, mi ten hełm niepotrzebny. Aj, dupa. Wywal. Sprzedam. Co będę wywalał? Marnotrawstwo. Niepotrzebny mi, bo potrzebuję zielonych tych, nie? Wieszczych. No. Slotów. Tak jest. Dobra, ja się pobawię troszeczkę tym... właśnie tym zarażającym. O, to jest fajne. Co jest fajne? No, ta pułapka. Ty masz pułapki? No, zobacz. Hi. Ale czad. Który ty masz poziom? Piąty. Shadow. No, jestem... Mam już prawie szósty, no ale... No, ja prawie siódmy. Chyba ten trzeba iść, tu jest Fetid Pool, czy nie? No chyba tak, ale najpierw chcę sobie pozabijać trochę, no co, no bez zabijania to ta gra, wiesz, to jest hack and slash. Dobra, niech ci będzie. No dobra, co to jest? No to tutaj też mam questa, na pewno. Ja nie wiem, ja tam idę, ja robię tak, idę przed siebie, zabijam wszystko, co się rusza, później wracam do miasta i liczę na to, że jakiegoś questa zrobiłem. No dobra, no też może być taka... technika. A tu chyba jest trochę trudniej. A może pomyliłem lokację? Fucking hell. Czekaj, pomogę ci? A może nie? No czekaj, ja sobie radzę. No ostatnio musisz obejrzeć mój odcinek z Bobixem. Jak już będzie, bo na razie go jeszcze nie ma. Znaczy, o, jak ten odcinek będzie wyemitowany, to tamten już na pewno będzie. Tak.
Ja tu jestem mistrzów, to. Scroll of Wisdom, Portal Scroll, kurna, jakie tu rzeczy lecą. I wszystko Fajne. bierzesz, tak? No tak, a co? Musiałem rozdać skille. Ja też. Muszę rozdać skille. A mam nie brać czegoś? Ja w sumie to nie wiem. Bo ja na tej postaci i tak nie będę grał prywatnie. Aha, nie, ale to nie wiem, czy wiesz, że jak coś jest dla ciebie, to ja tego nie mogę podnieść przez dłuższy okres czasu. No chyba no coś takiego jest. Świeci się. Nie świeci się właśnie. Jest szary. Ballistic Mastery. Applying points. Pięknie, teraz to będę naparzał. Jak pory, pany. Cyk, cyk, tu tego, tamtego i jedziemy. No, nie widzę specjalnie różnicy w naparzaniu. O, kurde. Wiesz co, no, jak nauczyłem się grać w publicznych takich party, nie? I tam się gra w trochę inny sposób. Robić tak, czekasz, aż wszystkich wybiją i lecisz później na hamo, zbierasz rzeczy. A jak swoje takie, tak dostajesz. No tak, standard. Czyli tak na tak zwanego liczera. Bo nawet tam, powiem ci, że to takie proste grają, że nie idzie nawet nic zrobić, nie? Tak, bo w DVD sobie już przygrał trochę. Co ja podniosłem właśnie? Co to jest? Spike Bundle. Czekaj, bo to coś dla mnie. A ja podnoszę jakiś przedszkodek. Tylko na co to się zakłada? Co? No, ten Spike Bundle. Może na pas. To jest tarcza. Aha, no to chyba ci się nie przyda. No to nie, to masz. Bo jest fajna w miarę. I tak nie będę używać tarczy, no ale... Chociaż... Nie, tarcze są dla tych... Kill the Necromancer! Necromancer jest słaby. Czekaj, to może ci, może ci pomogę. Chociaż w sumie to kogo to obchodzi, nie? Czy ci pomogę, czy nie? Czekaj, bo ja go nie widzę. Ja go widzę. Właśnie go naparzam. Bo ja tu jednostki na siebie ściągnąłem wszystkie praktycznie. No to mów. Nie, no to właśnie dobrze, no to ty se naparzaj w niego, a ja naparzam w jednostki, okej, tak? Okej. O, no i teraz trzeba sobie wybierać, co kto woli. Skinning knife, no to dla ciebie na pewno. O, w sumie to ma sens. Pa. W ogóle jest gdzieś ten. Podobno spolszczenie. Podobno w sumie to może się przydać. Także może na następny odcinek postaram się załatwić spolszczenie. Panie, ja tutaj się wyposażam, a ty już bijesz. No to przecież daję ci ten expa darmowego, tak jak mówiłeś, że to najlepiej się robi. Ale to się robi, wiesz, to tylko się expi tak. A co im publicznych pomyśl? Party. Tak, bo w sumie one do tego są stworzone. Wtedy mam bardzo mało klatek, bo przychodzą do tej wyskillowani, rzucają tymi swoimi atakami i wiesz. Dobra, a dowiedziałeś się, jaki jest maksymalny poziom? Nie, ale ludzie mają po 70, więc... Przypuszczalnie 99 jak w Diablo. Możliwe. Może jest nieskończony. O nie, to na pewno nie, to nie Tibia. Nie wiem, o, chcesz jeden? Weź sobie jeden. Nie, no ja go nie mogę, o, to już mogę. A nie mogłem. A widzisz. Dobra, bo ja questa w zasadzie wykonałem. A ja nie, nie wiem. No jak, no, aha, no nie, no miałeś tego. To dobra, też go zrobiłem w takim razie. No to był ten właśnie Necromancer, to był nasz quest. Dobra. Dobra. Ale trzeba wybić całe to tałataństwo, nie? O, można, czemu nie? Fucking hell. Powiem ci, że ten Poison Arrow jeszcze się niespecjalnie sprawdza, chociaż to bardzo... To ty. To bardzo dobra broń jest. O, znowu. Czekaj, co to jest? Może się... Nie przyda mi się. Jak chcesz sobie wejść. Nie no, spoko. Powiem ci, że zauważyłem, że jak grasz czarownicą, to masz swoją armę sługusów.
martwych i oni wbiegają na ciebie w tłum, a ty nawalasz, wiesz, z boku. To czekaj, bo tu jeden potwór gdzieś został. Jeden, jedyny? No jeden. Wiesz, że to jest portal obok? Znaczy, ja patrzę cały czas na mapkę. Ha. Ale trzeba znaleźć tego potwora jednego. I go zaciupać. No. No nie może tak być, że on se tak co będzie biegał se. Nie ma mowy. W końcu w sumie nie z głodu nie umrze, bo ma tutaj... Sporo ładnych, krwawiących ciałek. Jeszcze ciepłe. No chyba, że to wampir, wiesz, oni muszą tylko żywe. Dziwne te wampiry. O, jest. Ha, widzisz? To też był quest. Okej. Okay. Wybić wszystkie potwory. Tutaj nic nie ma, idziemy tam dalej. W ciemne tunele. Nie, no tutaj już wszystko zwiedziliśmy. Koniec. Aha, okej, okay, dobra. Odsłonięta cała mapka jest. W zasadzie to musimy teraz zwracać do miasta. Po co? No, oddać questa. Ale możesz wykonać wszystkie questy, później dopiero je przyjąć. No, można i tak. No to możemy iść sobie na spokojnie teraz w takim bądź razie do tej drugiej lokacji, która się zwie, nie mam pojęcia. Fadid Pool? Co? Fadid Pool? Nie no, byliśmy teraz właśnie w Fetid Pool. Czekaj. Nie, chyba. Aha, dobra, tak. No tak. Tak. Ciekawy jest aktów tutaj. Z tego co wiem, to 4. Ja jestem na drugim. O, widzę. Widzę tego questa. Battered Helmet. Na mapce. Tutaj, a to te książki, które czytałem ostatnio. One chyba nic nie dają, nie? Nic nie dają. Jakieś tam historyjki ciekawe opowiadają, wiesz, typu. Aha, masz te kamienie czy coś? A właśnie, musimy je się zdobyć. One są w gniazdach. Wiem. Już widziałem je. Jak grałem z Bobiksem, tylko nie chciałem ich ruszać, bo chciałem robić questy sobie na spokojnie, wiesz. Po kolei. Ale tego właśnie, bo tego już nie mam nagranego, bo ja potem zostałem razem z nim, bo on live'a kręcił wtedy. I tego już nie nagrywałem, dlatego też... Co jest? Wkurzam się, bo cały czas zbieram przedmioty. A nie chcę tego, to nie chcę tego robić, bo... O, to jest... Dla... Atak AOE mili dla ciebie, o mili. Może mi się przydać. Bardziej dla ciebie niż dla mnie. Chyba i tak nie mogę tego użyć, bo to jest dla dwuręcznych mieczy? Nie wiem, czy coś takiego. Dla broni dwuręcznych ogółem. Nie zdążyłem przeczytać. No, nie mogę tego użyć. O, mamy jakiegoś glifa i coral ring. Zobaczmy, co ten coral ring daje. Czego wziąłeś? Nie wziąłem, chyba. Jest jeszcze niezidentyfikowany i daje plus 24 do życia. Wiesz co, opłata się identyfikować. Płacisz jednym tym. 9 do siły i 1 do 2 od zimna i 24 do maksymalnego życia. To ładnie. Nice. Możesz... A dobra, nie. Co? Nie, nic. Pomyliłem się. Powiedz mi, gdzie tu się sprawdza, ile ja mam siły? Tutaj. No wiesz co, ja tego nie ogarnąłem. Ja dodawałem jak leci. No. Znaczy, chodzi mi o to, że tutaj się nie dodaje ogólnie. One się same rozdają, te statystyki. Ale chodzi mi o skille, że jak masz pasywne jakby. A tu, dobra, już mam. Mam to. Tylko ja szukałem czegoś, żeby sprawdzić, ile mam siły, bo ta zbroja, którą mi dałeś, wymaga 25 siły. No to sprawdzasz pod scenie, masz tam. No wiem, już znalazłem. Ale mówi, że opłaca się identyfikować przedmioty? Wiesz co, to jest niedrogie, a raczej wychodzą dobre, tak powiem, dobre, przydatne, że bajery wychodzą fajne. Przynajmniej tak zauważyłem. Crudeball. No, mam lepszy. Chociaż dwa zielone gniazda, no. No, ale mam lepszy. No ja właśnie z tego co pamiętam, to się kompletnie nie opłacało takich tych na początku gównianych przedmiotów identyfikować. No gównianych to nie, ale jak później sobie rozegrasz. Tak. To wiadomo. O, jakiś amulet.
On jest dobry. Ej, właśnie bije bossa. O, ja też. Chyba mu zadałem większe obrażenia, bo transmutation dla mnie, argumentation dla ciebie. Argumentation. Wywalam rzeczy po prostu, Miko. Kompletnie czekaj, niepotrzebne. To sobie wezmę. Bo Chcesz ma flaszkę? 19. Co to są? Flaszkę? Nie, nie, ja mam flaszek idealnie. Weź sobie tą, jeżeli ci się przyda do czegoś, bo mi się nie przyda. Jaka? Co no, ta zbroja. A czemu nie bierzesz tej kuli? Jakiej kuli? Orb of Augmentation. Czekaj, chyba coś wyłączyłem. A, dobra, już. To sobie wezmę pałamu. Co? No zobacz sobie tą zbrojkę. Którą? No ten Healthy Padded West. Aha, vest. Dobra, no to jest jakieś... Nie wiem, to chyba nie dla mnie. Nie obradzisz się, jak sobie skillę rozdam? No, rozdawaj sobie, ja już sobie będę leciał dalej i szukał tych gniazd. Okej, okay, czyli rozdałem. Ale wiesz, że one były... Chodź za mną. O. Co one były? One były jakoś tak, pamiętam, że tutaj, tutaj. Czy wiesz co, ja bym się nie zdziwił, bo wydaje mi się, że to są losowe mapy, ty, bo tutaj jakieś ciało se leży. Jeżeli to jest jak w Diablo, to te mapy się generują za każdym razem inne. Nie no, portale są w tych samych miejscach, z tego co zauważyłem. Ty, a co to jest ten Armorer Scrap? Right click this item, then left. Improves the quality of an armor, fajnie. Waruta plus, wiesz, no dodaje ci. Ulepszasz sobie tym zbroję. No fajne, fajne. A ty powinien, to jest twój quest w sumie, bo ja chyba zrobiłem. To jest jaki to jest? Dirty Jab, czy? No Dirty Jab już zrobione teoretycznie. Teoretycznie, a teraz jaki robiłem? The in order. No muszę teraz te, wiesz, te jajka zebrać wszystkie. A, to o, ja już zrobiłem, no to masz to zaznaczone jako przecież na mapce, nie? No, dlatego ich szukam właśnie. A ja nie mam niestety, bo ja już go zrobiłem, byłem szybszy. O, kolejny poziom. O, kula transmutacji. Z tego co kojarzę, znowu z tego co kojarzę, to ona dosyć droga była, wiesz? Chcesz to, czy nie? Nie, no bierz, no jak wypadło dla ciebie, to wypadło dla ciebie. Aha, dobra. O, to sobie idę w to. A, orby, z tego co pamiętam, to strasznie mało ich, te orby transmutacji, miałem ich strasznie mało na jakimś 17 czy 16 poziomie, kiedy takie lepsze bronie, takie wiesz... Takie z górnej półki kosztowały właśnie kilka tych orbów. A strasznie ciężko było je wydrobić albo na przykład dostać za coś. Kumam. I tu mam chyba ostatnie jajko. Tak, bo to są tylko trzy jajka, tak? Tam nie są jajka jakieś tam. Och, są trzy. Masz no trzy glify. Klucze. No jeden ciul. To jakichś jajkach pisali, no. No dobra, no to mam. No to możemy iść tam z powrotem do... Portolu? No nie no, gdzie ty idziesz? Aha. Ach, dobra. Pomyliłem portale. Ale wiesz, będzie nagród. To jest powrocie. Buteleczki, które dodają ci na przykład speed albo szybkość znaczy się. Nie będę zanegieleszczać. I dodają albo jakieś na przykład, wiesz, odporność na ogień, te sprawy. No to trochę pod Minecrafta. Czy ładuje się tak samo jak te zwykłe, no ale... O kurna. Gdzie myśmy wleźli? Weź sobie, bo ja mam już trzy. Znowu przez przypadek bym zebrał. I bym się wkurzył znowu. Ale co byś zebrał? Coś. No to co? No to przecież potem to możesz wyrzucić. Zbyt się denerwujesz. Nie ma czym. Może to widać tylko gra. Może to widać mojej myszki, nie wiem. No taki odruch, wiesz, Polaka złodzieja po prostu. Chcesz od razu wszystko zbierać z ziemi. Przepraszam bardzo, ja mieszkam w Polsce, nie za granicą, a Polak nie kradnie u siebie. No tak, fakt. Ale my tu jesteśmy za granicą w jakiejś dziwnej, wiesz, mitycznej krainie. Słyszałem tylko o Polakach w Wiedźminie, ale... Tak to... Polakach w Wiedźminie? Znaczy no, było tam jakieś, była jakaś kraina, która nawiązywała chyba do Pomorza. Nawet chryby. O, chyba znalazłem przejście. Mamy tu do przejścia jakiegoś idziemy, tak? Tak. A nie, to... To znaczy, na żółto są zaznaczone, wiesz, takie przejścia między, że tak powiem,
częściami poziomu, a na pomarańczowo są między Kumpam. poziomami. Tylko kurde, gdzie my idziemy tak naprawdę? Nie wiem. Znowu open speak to... A to nie ma żadnego questa. No ale można wykonać questa najpierw, później go, że tak powiem, wziąć. No dobrze. A dopiero i go wykonać. Rozumiem. All night long. Nie śpiewamy na wizji. Chyba, że to się na... Chyba, że to się z tej licencji Creative Commons, tak? Dokładnie. O, jest. Przejście. Entering the flooded depth. Z tego co pamiętam, to na niższych poziomach zwykle są trudniejsze przeciwnicy. No ale to jakieś questy tu są, czy nie? Wiesz co? Nie wiem. Czyli no to ja w zasadzie sobie wykorzystam portal ten, zwój portalu, przeniosę się do miasta, oddam sobie questy. Dobry pomysł. I dowiem się, jakie są tutaj questy. Wiesz co, zwykle questy chyba opierają się na tym, żeby wyrzucić wszystkich dookoła. Spodziewam się. Ten pan coś ode mnie chce. Kill the dweller of the deep. No, widzisz, mam kogoś zabić. Książkę umiejętności. Fajnie. Viper strike. Rain of arrows. A skill from Tagliator to go to positive respect points. Aha, okej. Ty czekaj, bo to fajne rzeczy są. Jakiś Rain of arrows jest. Chcę go. Skin knife. O, jakiś Book of Regrets. No to jest książka umiejętności. Strasznie dużo do mnie gada. Jak powiedziałeś regres, to by mi się przypomniała scena z pewnego filmu. Jakiego? Tej komedii, której nie lubiłeś, która ci się nie spodobała. O przemytnikach marihuany. Chyba nie kojarzę. Millerowie. A, no, szało nie zrobiła mi. Ale pamiętasz tego gościa z tytułem No Regrets? No Regrets, tak. Lightning Arrow. Mam nowego skilla. Wiesz co, nie mam w co wsadzić teraz tego. Muszę wyciągnąć tego, co ja tam miałem, tego... Co ja tu włożyłem? A, tutaj. A jakich potrzebujesz miejsc? Double Strike. Double Strike? Nie, w sensie, że wyciągnąłem Double Strike. To nie dla mnie. Double Strike. Lightning Arrow. Lightning Arrow jeszcze nie mogę, bo wymaga 10 poziomu. Tak jakby coś, to The Way Forward to jest coś, czego, że tak powiem, musisz... To jest chyba ostatni z tego aktu. Ten, no. No wiesz. Quest. No co ty, ale tutaj jeszcze jest Dirty Job, mam quest completed, gdzie ja go mam oddać? Nie wiem, czekaj. Quest complete, you have cleared the field of... Aha, musisz użyć książki, żeby to wykonać, o. Aha. Bez sensu. I co to są te dwa pasywne, gdzie ja je dostałem? Właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że wszystkie skille, które dodajesz sobie przy jak to się nazywa? Przy dostawaniu poziomu są pasywne, no ale... Dobra. Idziemy jeszcze do tych Flooded Depths zabić tego jakiegoś dziwnego deadwellera. I będziemy kończyć. Tak. A tylko gdzie jest mój TP? Gdzie mam iść? Do Flooded Depths? No ale nie, no przecież portal mnie postawiłem. Tak, to jest tam na wejściu do miasta. No i gdzieś tu jest jakiś boss, co go trzeba zabić. Ja go pamiętam, a ja go pamiętam, że z nim walczyłem. Ale chestplate. Taki w okrągłej tej będzie. Wyłączyłem grę. Oh fucking hell, chyba go znalazłem. Aha, trzeba iść tam się naelektryzować. Elektryzować się? Okej, okay, mam. Teraz sobie tylko pobiegam trochę i wiesz. Aha. Idź do mnie.
No, jak ja czemu ja się. Aha, tutaj muszę w to kliknąć. O cholera. Normalnie bym umarł. Ale co się stało? O, zapomniałem, że ta gra jest momentami trochę trudniejsza niż łatwiejsza. O co tu chodzi? Ja jestem właśnie naelektryzowany i rażę wszystkich prądem oprócz ciebie chyba. A ja co mam na sobie? Też chyba jesteś naelektryzowany. Czekaj, wiesz co, ja sobie ustawię ten. O, tutaj mam Rain Arrows. Chcesz zobaczyć fajny skill? Mogę. Patrz. Aha, fajny jest. Czekaj, ja przetestuję swojego nowego skilla. Aha, rzutam sztyletami, fajnie. Marnowanie zasobów. Muszę się nauczyć korzystać z tego Rain of Arrows. Rain of Arrows, znaczy chciałem powiedzieć. No, kolejny. Jeśli mam być szczery, to ta gra jest momentami bardzo prosta. Momentami bardzo trudna. O, jest. Jest Bosiak. Czekaj, to ja go wezmę. Na klatę go wezmę. Ty grasz kobietą, więc nie możesz. I co, i nic nie wyrzucił? Aha, zamienił się chyba. Czy coś takiego. A nie, był jeszcze drugi. Czekaj, o. Znowu to Sword, się. co dla ciebie? Znowu to wziąłem. Czekaj, to chyba ci się nie przyda. Ta zbroja mi się podoba. A nie, to jest Energy Shield. To Ale nikomu niepotrzebna. dałem ci dobrym i tak. Tamtą. Znaczy właśnie nie bardzo, bo nie ma zielonych wejść. Nie ma żadnych wejść, aha? Okej. No, Tego nie chcę. tego miecza co sobie weź. Ja wezmę zbroję, ty weź miecza. Którego? No tego jest żółtego. Ha. Kurde. I wezmę ten łuk, bo chcę sprawdzić. Nie. Jakaś lipka. Wiesz, że możesz rzucać skille z miejsca. Shift przytrzymując? Tak. To tak jak w Diablo. Standard. No dobra. To przeszliśmy. Żyjemy. Żyjemy. Następny odcinek będziemy robić kolejne questy, czyli już w zasadzie tego questa kończącego akt pierwszy. No, on jest długi. No trudno. To długo będziemy grać. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko o dobrą zabawę. No i na tą chwilę. Trzymajcie się. Do widzenia. Cześć. Na razie.